Witajcie na kolejnym klipie. Wiem, że teraz wszyscy wchodzą światłowodami do domu, do mieszkań, a tutaj Wam przedstawię troszkę inną sieć. Światłowód idzie do bloku, do skrzynki, ze skrzynki wychodzi kabel koncentryczny do mieszkań, czyli w skrócie jest to popularna kablówka. Na tym filmie Wam pokażę, jak sobie zrobić kuku. Modem, jak widzicie, Aris, pracujący jeszcze w DOCSIS 2.0, klientowi się prawdopodobnie go nie chciało wymienić lub po prostu nie wiedział, że jest taka możliwość, nie zajrzał na stronę internetową. To są bardzo stare modemy, niewiele kablówek w Polsce jeszcze je trzyma. One mają po 15, może nawet 20 lat. Ich speed test maksymalny to jest gdzieś 40 na 30 megabitów. Druga sprawa, routerek. Sami zobaczcie. D-Link, GoRT N150. Starusieńki, bez antenek i dziecko płacze, że internetu nie ma, że internet zamula. Stary tryb N z MIMO 1X1, czyli w skrócie ma jedną antenkę w środku, no to tak na dzisiejsze czasy niewiele, ale nie to jest problemem tego routerka. Jego problem jest to, że działa na 2,4 GHz w bloku. W mieście to jest proszenie się o kłopoty, jeżeli dziecko gra w jakieś gierki, no to ping pewnie 2000. No dziwię się, że laptop nie wyleciał przez okno. Myślicie, że to jest problem? To nie jest problem, bo jeszcze dużo nie wiecie. Widzicie? Rozgałęźnik. Alda. Ten rozgałęźnik wbrew pozorom ma jedną zaletę. On puszcza wszystko. I sygnał, i zakłócenia. Dwa druciki. Widzieliście, jak to wygląda. Nawet odpadła osłonka. Bardzo długo musi tam leżeć. Kablówki ich nie używają, bo one są B. To są za 15 centów rozgałęźniki z Chin. Często można je spotkać jeszcze w sklepach. Jak je widzicie, gdzieś wyrzucacie. Zasada jest prosta, jeśli chodzi o dobór rozgałęźnika do domu. Ma być ciężki. Jak jest lekki, wyrzucacie. Ogólnie do modemu kablowego nie powinien być montowany rozgałęźnik. Wiem, że niektórzy montują satelitarne, bo one działają od 5 MHz. No to jest B, bo mogą być przez to kłopoty. Może sieć LTE nas zakłócać na wyższych częstotliwościach, bo tam nie ma żadnej separacji też. Nie zalecam. Do modemu kablowego, jeżeli chcecie na telewizor rozgałęzić, gniazdo multimedialne. Nie stosujemy tanich rozgałęźników. Tutaj macie w opisie modele gniazd, jakie możecie zastosować. Nie rozgałęźnik. No jeżeli już musicie rozgałęźnik, no to jakieś dobrej firmy. Ale nie zalecam. A już nie wspominam o tym, że niektóre rozgałęźniki obcinają dolne częstotliwości. Tutaj zarobiłem też końcówki, bo wszystkie były mocno zazielenione, były nakręcane, ja zmieniłem na kompresję, a zazielenione było, bo się woda gdzieś tam dostawała do tego, na ten kabelek z kwiatów. I wszystko zaśniedziało. Ładnie. Tutaj wkręcamy telewizję do wyjścia RTV, a do drugiego wkręcimy modem kablowy i to będzie wszystko hulać. Zaraz zobaczycie, jak to będzie fajnie hulać. Końcóweczka kolejna z tego Arisa, którego zostawiłem. To jest Aris pracujący w standardzie DOCSIS 3.0 na 8 kanałach. Można osiągnąć nawet prędkości dobijające do 400 megabitów na sekundę. Oczywiście są jeszcze lepsze modemy. Także no mam nadzieję, że filmik się spodobał. Główną rzeczą, którą w tym filmie chciałbym Wam podpowiedzieć, to jest to, żebyście uważali na elementy pasywne, czyli rozgałęźniki, bo te chińskie się do niczego nie nadają. Musi to być naprawdę konkretny sprzęt. Jeżeli gdzieś wymieniacie, to uważajcie, bo możecie sobie popsuć internet. Także do następnego filmu, trzymajcie się, cześć!